Okej, to przed rozpoczęciem takie małe ćwiczenie. Prawa ręka w górę. I spróbujcie dosięgnąć osoby, która jest po prawej stronie waszej. To lewa. Ci, którzy są przy ścianie, to lewa strona. Powiedzcie dzień dobry. Takie małe rozruszanie, ponieważ będzie parę pytań. Przez to zachęcam was do rozmowy i udzielania się. Moim tematem opowiem pokrótce o tym, jak zacząć przygodę z TypeScriptem i dlaczego warto używać TypeScript w aplikacjach pisanych w JavaScriptie. Moje imię to Gracjan Górecki, natomiast tu macie kod, który musicie sobie gdzieś tam wpisać w ramach seek and find, czy jakoś tak, nie pamiętam. Trochę o mnie. Na co dzień jestem full stack developerem we wrocławskiej firmie Scene. Pracuję głównie z C-Sharpem i ASP.NET Core'em oraz Angularem po drugiej stronie, stąd TypeScript. Również uczę w szkole programowania. To jest prywatna szkoła programowania, Coders Lab. W wolnych chwilach lubię postrzelać z łuku. Jak ktoś ma podobne hobby, to zapraszam po prelekcji. Możemy pogadać. I mój kontakt to jest mój mail. Agenda. Na początku chciałem przedstawić wam trochę informacji o JavaScript, jego wady i zalety oraz dlaczego TypeScript pomaga nam tak naprawdę w zapobieganiu tych największych wad z poziomu JavaScriptu. Oraz chciałem przejść pokrótce przez tak zwany arsenał TypeScripta. Będzie też trochę kodowania, ale to o tym za chwilę. Dlaczego w ogóle JavaScript? Jest tak naprawdę używany wszędzie, od aplikacji internetowych, czy jakieś tam zwykłe strony internetowe, do jakichś tam niskopoziomowych backend developmentu, czy frameworków, jak również aktualnie często używane w takiej dziedzinie jak IoT. Jest praktycznie dostępny wszędzie. Nawet niektórzy chcą pisać systemy operacyjne w JavaScriptie. Po co, nie wiem, ale się da. Uważa się też, że JavaScript jest takim pseudo językiem assemblera dla przeglądarek, stąd język stron. Największą zaletą tak naprawdę JavaScriptu jest jego społeczność, która stworzyła przeogromną liczbę bibliotek dostępnych, które możemy tak naprawdę użyć przy pisaniu dowolnej aplikacji. Natomiast JavaScript posiada liczne wady. Między innymi dużo błędów typu is undefined or is null, albo brak modularności, czy dynamiczne typowanie. Dynamiczne typowanie może być nie do końca musi być wadą, chociaż dla mnie jest to duża wada, kiedy po raz enty gdzieś tam pisząc aplikację dostaję błąd typu is undefined albo chciałem sparsować liczbę ze stringa, ale się nie udało, prawda? Czyli tak naprawdę jest nieodporny na błędy. Teraz pierwsze pytanie. Co cię wykona? Ile? Kto powiedział jeden? Dobra, ręka w górę, kto powiedział jeden? Jest jedna osoba. Kto powiedział 100? Oj, kurde. Ile? 102? Pokażemy. Chyba, że ktoś chce jeszcze jedną szansę na strzał. Ile? Kto powiedział 2? Dlaczego 2? Pan dostaje nagrodę. Ale druga nagroda, kto wyjaśni, dlaczego 2? Proszę. Ano do tego, że w JavaScriptie, kiedy deklarujemy zmienną za pomocą var, mimo tego, że jest ona zadeklarowana w pętli, to zachodzi tak zwane zjawisko hoistingu, czyli wynoszenia zmiennej ponad, no tak naprawdę do zmiennej globalnej. Przepraszam, zapomniałem o tym. Ale kiedy my deklarując drugą zmienną i
nie używamy nowej zmiennej, czyli nie zasłaniamy ją, tylko tak naprawdę referujemy się do tej zmiennej, która została zadeklarowana wcześniej. Czyli ją de facto nadpisujemy. Przez to mamy tutaj dwa. OK. Drugi konkurs. A co tutaj się dzieje? Już wiecie o hoistingu, tak? Więc pytanie, co tu będzie? Kto powiedział undefined? Kurde, to musicie sobie losować, kto wygra nagrodę, ale dobra, to może przed tym. Co będzie tutaj? A to mam, no dobra. Dam też swoją nagrodę wcześniejszą. To panowie, którzy powiedzieli undefined. A kto powiedział przy Y1? Proszę. Proszę. OK, tak. Więc tutaj będzie undefined, ponieważ JavaScript jest na tyle inteligentny, że tą zmianę sobie zadeklaruje o wiele wcześniej. Jednak jeszcze wartość tej zmiennej nie została zapisana pod zmienną Y. Przez to zostajemy tutaj undefined. Gdyby tego nie było, mielibyśmy błąd przy parsowaniu JavaScriptu. Natomiast znowu, w przypadku ostatniej linijki, to Y jest wyniesione powyżej. JavaScript przeszedł do tej linijki, przypisał jedynkę, stąd tu dostaniemy jeden. Dla potwierdzenia. Dla potwierdzenia nie wyszło, ale uwierzcie mi, że tam będzie dobrze. Więc tak, jak widzieliście w tych dwóch przykładach, jeżeli ktoś nie rozumie tak naprawdę od podstaw JavaScriptu, ani nie zagłębia się w takie, powiedzmy, smaczki językowe, takie jak przed chwilą, jesteśmy skazani na popełnianie wielu błędów podczas pisania aplikacji. I chociażby przy pierwszym zderzeniu się z JavaScriptem. Na co? Tak naprawdę TypeScript przychodzi nam na ratunek. TypeScript jest ogólnie językiem open source, stworzonym przez Microsoft. To chyba druga rzecz po C-Sharpie, którą Microsoft dobrze zrobił. Jest udostępniona na GitHubie Microsoftu, także każdy może zobaczyć jego kody źródłowe, przejrzeć sobie od A do Z, jak TypeScript jest zrobiony. Tak naprawdę, by zacząć pisać aplikację, by zacząć pisać kod w TypeScriptie, wystarczy mieć środowisko Node.js postawione, doinstalować TypeScript, powiedzmy globalnie, jako paczkę npm-ową oraz poleceniem tsc podać na wejściu jakiś plik TypeScriptowy, na wyjściu dostaniemy wtedy plik JavaScriptowy. Czyli dochodzi do momentu, kiedy tak naprawdę kod napisany w TypeScriptie zostaje skompilowany, ale to bardziej chodzi o transpilację, ponieważ w JavaScriptie nie mamy do czynienia w ogóle z kompilacją, przez to tak naprawdę to jest transpilacja z jednego języka do drugiego języka. Kilka prawd o TypeScriptie. Tak naprawdę jest nadzbiorem JavaScriptu i również wszystkich nowych standardów w JavaScriptie. Niestety nie mam kolejnych nagród, ale kto mi powie, jakie są standardy w JavaScriptu? Jakie wersje? S5, S6. Ja już zgubiłem się podobnie. W tym roku wyszła chyba 2018. Natomiast nie śledziłem, jakie zmiany weszły tak naprawdę do mojego standardu, ale tak, mamy kilka standardów i defaultowo TypeScript jest transpilowany do standardu ECMAScript 5 albo 3. Teraz nie pamiętam, ale chyba 5. Także powinien działać na większości przeglądarek, również Internet Explorer 11. Kto pisał aplikację pod Internet Explorer 11? To te osoby wiedzą, dlaczego to jest bolesne doświadczenie. OK. Tak naprawdę każdy kod napisany w JavaScriptie jest poprawnym kodem
TypeScriptowym. Wystarczy zmienić rozszerzenie z JS na TS i macie TypeScript. Nawet nie trzeba zmieniać rozszerzenia z JS na TS. OK. To co nam takiego daje tak naprawdę TypeScript? Daje nam typy. Typy proste, jak string, number, boolean, date, czy tablice. Możemy również powiedzieć, że dana zmienna będzie albo jakimś typem, albo tablicą tego typu. Stąd ten operator. Oraz zmienna any, która w sumie niczym nie różni się od tego, jak JavaScript działa. Oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, skąd jest ta słówka let. To jest standard ECMAScriptu 5 albo 6. 6. Ale co tak naprawdę dla programistów daje TypeScript? Widzicie? To jest screenshot z jakiegoś tam IDE i podczas pisania mojej aplikacji dostaję error tak naprawdę na dzień dobry i widzę, że popełniłem błąd, ponieważ tutaj miała być zmienna typu number, a nie string. Oczywiście to jest tylko błąd podczas tak zwanego compile time, natomiast jeżeli aplikacja zostanie w ten sposób wdrożona, to i tak ona nie uchroni was przed błędem typu, gdzie wy pobieracie dane, powiedzmy, z jakiegoś innego serwera, oczekujecie zmiany, która będzie typu number, ale dostaniecie stringa, tak? Więc i tak poleci wam błąd. Więc TypeScript tego nie obsługuje. TypeScript obsługuje błędy podczas pisania oprogramowania. Czyli w przypadku pierwszym tak naprawdę może dojść do sytuacji, gdzie możemy dodać do siebie stringa i numbera, co ostatecznie da nam wartość 11, co nie jest oczywiście poprawne. Natomiast w drugim przypadku z typami nie możemy wykonać takiego działania. OK. A teraz trochę więcej o TypeScriptie i o jego zasobach. TypeScript używa klas z ECMAScriptu 6 oraz je rozszerza. Tak? Czyli możemy normalnie deklarować sobie klasę, tak jak było napisane wyżej, wywołać konstruktor tej klasy i używać danej instancji, tak jak w normalnym języku obiektowym. Natomiast TypeScript udostępnia również nam do dyspozycji interfejsy. Ktoś pisał może w Javie kod albo w C-Sharpie? OK, jest parę osób na sali. To dobrze. Więc te interfejsy są trochę podobne do C-Sharpowych interfejsów czy Javowych. Natomiast po transpilacji te interfejsy znikają. W sensie po transpilacji z TypeScriptu do JavaScript nie ma, powiedzmy, jak to nazwać, nie ma po prostu interfejsów. One są niewidoczne. To jest podczas, interfejsy są używane i dostajemy informacje o typach danego interfejsu, czyli zmiennej, ale tylko podczas pisania kodu w TypeScriptie. Teraz trochę więcej w kodzie. Więc tak. Tutaj mamy przykłady dwóch interfejsów i klasa. I teraz, żeby nie być gołosłownym, postaram się interfejs. Dostałem na wyjściu plik javascriptowy, prawda? Jak widzicie, jestem transpilowany do standardu ECMAScriptu 5, ale interfejsy całkowicie zniknęły. Czyli nie mamy do dyspozycji interfejsów, są powiedzmy tylko klasy w JavaScriptie, czyli funkcje de facto. Pod spodem i tak są funkcje. OK. Ale co nam daje tak naprawdę używanie interfejsów w TypeScriptie? Ano te same zalety, co w przypadku zwykłych języków obiektowych. Czyli jeżeli napiszę kod w ten sposób, to od razu dostaję odpowiedź, że coś jest nie tak z moim kodem. Klasa animal nie implementuje odpowiednio interfejsu iAnimal. Z czym są powiązane
odpowiedź. Chodzi mi o wzorzec projektowy. Z czym są związane interfejsy i klasy? Implementacja interfejsów. Ktoś słyszał o Solidzie? Warto sobie zobaczyć. Natomiast chodzi tu o to, że teraz, mówiąc, że moja klasa będzie implementowała interfejs iAnimal, muszę zadeklarować metody, które wcześniej napisałem w interfejsie iAnimal. Tak? Natomiast jest jeszcze drugie użycie interfejsów, które niekoniecznie występuje w językach obiektowych. Interfejsy mogą służyć jako zwykłe typy danych. Czyli możemy stworzyć sobie jakąś instancję danego obiektu. Powiedzmy, jak to będzie A, która jest typem interfejsu animal model. Tak? Teraz chcąc stworzyć dany obiekt, czyli to jest składnia, powiedzmy, JavaScriptowa z domieszką modelu, mam tutaj błąd, ponieważ nie implementuję tego typu name. Więc żeby to poprawić, dajemy sobie name. I wszystko działa, tak? Oczywiście nic nie wrzucam na konsolę, ale jak widzicie, cały kod przeszedł. Bo... Czy ktoś ma może pytania do tej części? Czyli jeszcze raz. TypeScript udostępnia nam interfejsy. Interfejsy można używać A jako implementację wzorca projektowego, znaczy jednego z wzorców w Solidzie, gdzie jest to tak naprawdę kontrakt pomiędzy tym, co udostępniamy na zewnątrz, a naszą implementacją w środku, oraz B możemy używać jako typu jakiegoś obiektu. I chcemy pilnować, żeby ten typ zawsze miał pewne propertysy, gdy później chcemy się do tej zmiany odwołać, tak? Czyli w ten sposób mam dostęp do name. Kolejną rzeczą, którą wprowadza TypeScript, są enumy. Oczywiście kto pisał w językach obiektowych, no to więcej ma pojęcia, jak to działa. W TypeScript enumy są literowane tylko numerycznie, w sensie ich wartości enuma mogą być tylko typu number. Natomiast są pewne haki, które pozwalają nam na używanie stringów. Oczywiście tych haków nie pokażę, bo ich nie polecam używać, ponieważ nie zawsze mogą działać tak, jak my chcemy. A my chcemy się trzymać standardów i chcemy unikać błędów, a nie powodować nowe błędy. Ale taka składnia jak najbardziej może zostać użyta w jakiejś aplikacji. Typy generyczne. Ostatnio dużo osób krzyczy, że typy generyczne tak naprawdę to antywzorzec. Chociaż niekoniecznie się z tym zgadzam. Zależy tak naprawdę, co robicie. Jeżeli piszecie jakąś bibliotekę, to myślę, że użycie własnych typów, to też zależy gdzie, ale czasami może pomóc, a nie pogorszyć tylko sytuację. Teraz pytanie. Co tutaj się zadzieje? Jak musiałbym użyć mojej klasy Mine on Generic Collection, żeby zadeklarować zmienną tej klasy? Znaczy stworzyć zmienną tej klasy. Kto wie? Dokładnie. Czyli znowu wracając do kodu. Mamy klasę Mine on Generic Collection od T. T. I chcę stworzyć zmienną tej klasy, ale przed, powiedzmy, wywołaniem konstruktora muszę podać explicitly, jaki to jest typ danych, który ma przetrzymywać moje obiekty w środku. I teraz, jeżeli tutaj zmienię ze string na number, to w tym miejscu kompilator TypeScripta podpowiada mi, że coś w moim kodzie jest nie tak, ponieważ moja zmienna jest typu mine on collection od number, natomiast ja chcę używać
jej jako stringa. Oczywiście, jeżeli zrobię coś takiego, to w tym momencie moja kolekcja przyjmie dosłownie wszystko. Tak? Ale idźmy dalej. Skoro mamy już jakieś interfejsy i wróćmy do przykładu z numberem, to generyczne również mogą być interfejsy. Pisze się to mniej więcej w ten sposób, że mamy od t i implementujemy, powiedzmy, metodę add, żeby było szybciej. Znaczy implementujemy, podajemy definicję metody add. Stąd ją na razie usunę. Oczywiście to nie będzie krzyczało. Tak? Ale teraz mogę powiedzieć TypeScriptowi, że ja chcę implementować ten interfejs. I również on jest typu T. Teraz TypeScript krzyczy mi, że brakuje mi znowu metody add. Tak? Więc wystarczy, że ją teraz doimplementuję. I znowu wszystko jest OK. Ale jak widzicie, oprócz klas, generyczne mogą być również interfejsy. Oczywiście istnieje pojęcie klas abstrakcyjnych, więc równie dobrze zamiast interfejsów moglibyśmy napisać klasę abstrakcyjną, która też może być de facto generyczna i zachowa się dokładnie, może nie dokładnie, ale podobnie jak interfejs. Mówię nie dokładnie, ponieważ interfejsy w JavaScriptie po prostu znikną, ich nie będzie, natomiast podczas pisania kodu w TypeScriptie, no jak kompilator pilnuje nas, byśmy nie popełnili jakiegoś błędu. Zamiast podsumowania, bo myślałem, że trochę więcej mi zajdzie czasu, to chciałbym wrócić do naszego przykładu jeszcze z klasami generycznymi. I chciałbym, byście mi powiedzieli jedną rzecz. Jak? Może wróćmy do przykładu, gdzie nie miałem interfejs, powiedzmy te dwie metody. Tak? Czyli mam jakby przykład wyżej, nie? Ale teraz chcę mieć klasę abstrakcyjną. Która będzie mi deklarowała tak naprawdę tu chcę mieć tak naprawdę definicję metody get. Jak ją zapisać? Kto mi powie? Piszemy razem kod. Ja zacznę. Co dalej? Otwieram na raz. Zamykam. Tak? To jest moja definicja. Teraz jak podać TypeScriptowi, że chcę zwracać typ T. Gdzie muszę to zapisać? Odpowiedź? Tutaj? Tak? Teraz muszę coś zwrócić. Co? Nie wiem. Aż daję nula. Tak? Ale zamiast tego ja chcę, żeby w klasie abstrakcyjnej była sobie kolekcja. Czy do tej pory jest wszystko OK? Zrozumiałe? Czyli jeszcze raz. Z pierwotnej klasy mineOnJohnNateCollection wyciąłem metodę get. Tą metodę wstawiłem do klasy abstrakcyjnej, prawda? Czyli jest to jakaś domyślna, będzie to domyślna implementacja mojej metody. Nie? Później znowu z klasy mineOnJohnNateCollection wyciągnąłem zmienną i wstawiłem ją do klasy abstrakcyjnej. Ale teraz mój kod nie zadziała. Kto powie dlaczego? Kiedy wywołam...
jeszcze raz, mamy tutaj zmienną collection, która jest typu mine on generic collection i chcę użyć metody get, tak? Czyli tej metody nie ma, tak naprawdę. Czyli ja swoją klasę muszę rozszerzyć o klasę abstrakcyjną, a robi się to w ten sposób, że zamiast implements mamy drugie słowo, extends, które oczekuje na podanie typu, który chcemy ekstendować. Teraz znowu mam od T, tak? I mój kod działa, ponieważ teraz moja zmienna jest typu mine on generic collection, tak? Ale mogę ją zapisać też w ten sposób. Czyli tak naprawdę zrobiłem rzutowanie, tak? Rzutowanie pewnie każdy kojarzy. Więc teraz tak naprawdę moja zmienna collection nie jest już typu mine on generic collection, tylko a mine on generic collection, tak? I to samo mogę zrobić, by zrzutować ją na interfejs, tak? Czyli moja zmiana teraz jest typu interfejsu. Natomiast TypeScript pokazuje mi, że mam błąd. Ano mam błąd przez to, że mój interfejs nie ma metody get, tak? No ale powiedzmy, że tak chciałem, więc wracam do tej definicji. OK. Czy macie może jakieś pytania do tego? Jeżeli chodzi o extend, to jest część z tego, tak. To, TypeScript tak naprawdę, tak jak powiedziałem, jest jakby nadzbiorem wszystkich standardów JavaScripta. Czyli też wykorzystuje oczywiście klasy, ponieważ jakby sama klasa też jest zaimplementowana w ECMAScriptie 6, bodajże od tej wersji. Natomiast TypeScript tak naprawdę co robi, to dostarcza nam informacje o konkretnym typie, nie? Czyli normalnie, jeżeli byś pisał aplikację, powiedzmy, w ECMAScriptie 6, pewnie też używałbyś jakiegoś innego narzędzia, które sprawdzałoby ci mniej więcej składniowo, znaczy błędy językowe. Ale jeżeli byś tego nie użył, no to mógłbyś użyć metody, która tak naprawdę nie istnieje. TypeScript natomiast po prostu daje ci przy pisaniu aplikacji błąd na twarz, tak? Ty po prostu ją widzisz, nie? I wtedy jest łatwiej uchronić się przed po prostu błędem takiego typu, że powiedzmy, nie wiem, jakiś obiekt nie ma jakiejś property albo metody, którą ty chcesz wywołać. Nie? Co oczywiście nie jest pożądaną rzeczą. Natomiast TypeScript wprowadza pojęcie interfejsów i pojęcie klas abstrakcyjnych oraz typów prostych, nie? Gdzie tak naprawdę wszystko i tak sprowadza się do typowania. Oczywiście, ty nie musisz pisać tak naprawdę używając skłonni TypeScriptowej, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, każdy kod napisany w JavaScriptie jest poprawnie składniowo w TypeScriptie. Czyli możesz po prostu olać to wszystko, użyć higher order functions i podać tylko powiedzmy, nie wiem, jakieś proste typy gdzie do tych funkcji, tak? I tylko tyle. Możesz z tego wykorzystać. Nie? Taka jest zaleta po prostu. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? To może taki konkurs. Może konkurs, nie mam, nie wiem, co zdać. Chyba nic nie mam. Ale. O, spoko. To będą koszulki. Dobra. To. Wy jesteście programistami. Ja jestem klepaczem kodu, powiedzmy taką małpką. Ale z drugiej strony jestem project managerem i mówię, że chcę napisać kawałek kodu, który A. To będzie klasa, powiedzmy, building, albo jakaś, nie wiem, budowa. I do tej budowy, znaczy do tej budowli chcę mieć metodę enter. Jak ją zapisać?
Po prostu od początku. Dobra, co dalej? Dobra. Jasne. Ja tylko muszę wsunąć. Enter. Enter, i coś sobie robię, nie? Dobra. Teraz przychodzi drugi złośliwy project manager i mówi, a mi się nie podoba, bo jak to metoda enter, która nie może wpuścić nikogo, tak? Teraz chcę wpuścić jakiegoś człowieka. Co muszę zrobić teraz dalej? Dobra. Żeby nie było. Wytruniemy, dobra, wywołamy domek. Domek, enter i powiedzmy to wyświetlimy, nie? Konsola, logo. Wołam, jest welcome. No ale jak to tak, wpuszczać jakiegoś tam stringa, no przecież no, stringi mamy gdzieś tam na tym, na jakimś jarmarku czy coś. Możemy, ja chcę człowieka wpuścić, a nie jakiegoś tam stringa. A co muszę zrobić? No dobra, no to dajemy nowe się zmienną, która powiedzmy jest obiektem, no ale dalej coś jest nie tak, nie? Powiedzmy, że ten obiekt musi mieć jakieś tam swoje property, typu nie wiem, name albo surname, nie? To co muszę teraz zrobić? Słyszałem dobrze, że klasa, więc powiedzmy, niech będzie klasa human. O, sorry. W ten sposób. I ma sobie property, nie wiem, name, typu string. I nie wiem, age, number, tak? No okej, okay. Ale jak sobie stworzę w tym miejscu obiekt typu human, tak? Teraz może być trochę takie... Znaczy, taki moment, kiedy ktoś powie hola hola, ale to jest złamanie zasady solid. W tym momencie, no powiedzmy, nie obchodzi mnie na razie zasada solid, ale chcę powiedzieć, że ta metoda przyjmuje jakiegoś tam człowieka, nie? Powiedzmy, zmienna H typu human, tak? I zwraca mi jego imię, czyli też mogę podać typ zwracany. No, powiedzmy, niech będzie. Więc teraz mam dostęp do human name, tak? No ale coś mi to nie gra. Teraz uruchamiam kod. No i mam pusto. A no, czemu mam pusto? Dobrze. To teraz powiedzmy, jak mam to zaimplementować. Czyli powiedzmy, jestem złośliwym trzecim project managerem. Mówię, że ten człowiek, gdy go tworzę, bo jestem powiedzmy złośliwym project managerem, na początku chcę mu nadać imię jakieś tam. To gdzie to najlepiej zrobić? Teraz uwaga, kolejna rzecz. Czyli znowu TypeScript używa ECMAScript 6 i pilnuje nas, żeby this był tym thisem, na który zasługujemy, a nie jakimś innym thisem. Dobra, no to teraz mam znowu błąd, jak widzicie. Muszę podać mu jakieś name. Tak, podaję name, wszystko jest w porządku, tak? Więc jak widzicie, możemy zmienić tak naprawdę, znaczy możemy pisać obiektowo, możemy pisać funkcyjnie, możemy pisać funkcyjnie obiektowo w wykorzystaniu TypeScript. I daje nam to takie zalety, że no po prostu TypeScript będzie nas pilnować, byśmy nie popełnili głupich błędów. Natomiast tak jak wspomniałem na początku, TypeScript nie zapewni nam oczywiście bezpieczeństwa, kiedy my deklarujemy jakiś model i oczekujemy, że ten model przyjdzie poprawnie powiedzmy z jakiegoś backendu czy jakiegoś innego API. Jeżeli przyjdzie w złym formacie, no to i tak dostaniemy błąd, ale przynajmniej ten błąd będzie w miarę wykrywalny, bo na przykład możemy sobie zrobić jakiegoś logera na to czy coś innego, prawda? Okej, mam jeszcze mały bonus, ale nie wiem, czy chcecie go oglądać. To jest coś, co w sumie, albo dalej pokażę. I tak mam dużo czasu, więc moim ekstra bonusem jest tak naprawdę dekorator.
I dekorator jest już, powiedzmy, w planach implementacyjnych ECMAScriptu, albo został wprowadzony już w 2018 standardzie. Natomiast gdy Angular był tworzony, to ten wzorzec jeszcze był gdzieś tam w powijakach. Natomiast co tu się dzieje? Jest sobie słówko serwis. I ten serwis jest tak naprawdę funkcją, która jest zadeklarowana wyżej. I w TypeScriptie, gdy piszemy w TypeScriptie, nie musimy nic innego podawać. Po prostu serwisy są obsługiwane. Na razie mam tu jakiś error, który mi krzyczy, że to jest na razie eksperymentalna implementacja. Natomiast wierzcie mi, w Angularze to działa dobrze i da się tego używać spoko. I natomiast jeżeli ktoś pisał w Reakcie i robił Reduxa, to tam był taki duży switch else chyba do state'ów, nie do state'ów, do dispatcherów, albo do akcji, nie pamiętam już. W każdym razie to mi się bardzo nie podobało. Natomiast używając adnotacji tak naprawdę możemy ten problem rozwiązać. No i teraz mamy kilka rodzajów adnotacji, znaczy dekoratorów. Są to dekoratory na klasy, dekoratory na metody, dekoratory na properties typu getSet i na zwykłe zmienne w klasie. Nie? I one mają różne, jakby różne definicje przyjmują, różne argumenty, ale zasada jest prosta. Dobra, teraz mi się spajdowało coś, ale spróbujemy jeszcze raz. Jest, działa. Zasada jest prosta. Jeżeli TypeScript zauważy pierwsze wywołanie dekoratora, od razu leci do serwisu. Czyli tak, TypeScript sobie, znaczy no już później po uruchomieniu JavaScript sobie jest na tej linijce. Zobaczył, aha, mam dekorator serwis, więc muszę wywołać funkcję, która jest tam wyżej napisana. Ona może być w dowolnej innej bibliotece lub dowolnym innym pliku, który przyjmuje jakieś tam argumenty. I argumentem, jeżeli chodzi o klasę, jest tak naprawdę konstruktor jej klasy. Więc ja z poziomu tego dekoratora mogę rozszerzyć klasę, albo w ogóle zwrócić zupełnie inny typ danych niż ten, który wszedł na wejście. Nie? I takim przykładem hardkorowym, znaczy hardkorowym może nie, ale z definicji TypeScripta, to mamy metodę loga, która jest ustawiona na metodę klasy. Jak widzicie tutaj. Nie? Teraz kiedy my wywołamy funkcję getSoldiers, to tutaj tak naprawdę przypisujemy tą metodę do jakiejś zmiennej w tym dekoratorze. Tworzymy tak naprawdę nową funkcję, która przed wywołaniem tej pierwotnej loguje nam, jakie były wejścia, tak? Wywołuje tą pierwotną funkcję, tworzy zmienną results, która zwraca wartości po przeliczeniu z tej pierwotnej funkcji, no i na samym końcu ją zwracamy, nie? Czyli tak naprawdę rozbijamy tą jedną funkcję, override'ujemy ją, ale gdzieś mamy ją dalej zapisaną, więc możemy dalej wywołać jej wnętrze, nie? I w ten sposób na przykład możemy sobie zrobić jakiegoś logera, który za każdym razem, gdy mamy jakąś logikę biznesową, która musi być bardzo sztywnie przestrzegana, jeżeli wystąpi jakiś wyjątek, to w ten sposób możemy na przykład sobie ją zalogować, albo takiegoś loga, lub wysłać ją gdzieś tam na serwer, nie? No ale to jest taki smaczek. Dobra. To podsumowanie. Takie w sumie kilka rzeczy, które chciałbym, żebyście wynieśli z tej prezentacji. To jest po pierwsze, że TypeScript może nam usprawnić pracę w pisaniu aplikacji JavaScriptowych. I to jest, znaczy może być używany zarówno z Reactem, z Angularem, czy innymi frameworkami. Tak naprawdę też widziałem frameworki napisane w Node.js, które używają bardzo, bardzo mocno TypeScript. Czyli teraz już tak naprawdę mamy możliwość pisania obiektowo w JavaScriptie wszędzie. Pilnuje nas przed zrobieniem takich prostych błędów podczas pisania aplikacji. Dostarcza jakichś tam, powiedzmy, smaczków językowych jak dekoratory. Oczywiście one już będą w ECMAScriptie, nie wiem którym, może już są, nie pamiętam. Natomiast ktoś może właśnie się zapytać, dlaczego w ogóle warto używać TypeScript. Ale dlatego, żeby
na wczesnym etapie pisania aplikacji wykrywać właśnie jakieś głupie błędy. Prawda? No i TypeScript to tak naprawdę nadzbiór JavaScriptu, czyli wszystko, co jest tam, mamy też dostępne w TypeScriptie. Jak ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam na mojego bloga, mój mail, GitHub, GitLab. Natomiast jeżeli mogę taką małą reklamę zrobić, to w tym roku postanowiłem sobie jako mój projekt poboczny napisanie systemu operacyjnego, więc zobaczymy, jak to się uda. Na pewno będę te rzeczy opisywać na moim blogu. Do tego wybrałem język Rust, a dlatego, że Rust gdzieś tam w przyszłości być może będzie językiem, który będzie fajnie używany przy WebAssembly. Ale to sobie poczytacie spokojnie w domu. Dzięki za uwagę.